Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj sprzęt marki Strong, sprzęt, którego tak naprawdę recenzji i wideo przeglądów, unboxingów jeszcze w sieci nie ma, a to dlatego, że jest to absolutna nowość na rynku, czyli Strong SRT420, sprzęt, który myślę, że może być o tyle perełką wśród wielu takich Android Boxów na rynku, z uwagi na to, że oprócz bycia podstawką czy przystawką opartą na Androidzie, jest również tunerem telewizji naziemnej DVB-T. Czyli otrzymujemy tak naprawdę dwa w jednym, smartboxa i na Androidzie i tuner telewizji naziemnej, all in one, a na rynku takich urządzeń jest naprawdę niewiele. W zasadzie oferują je tylko operatorzy telefonii komórkowej, no i jest chyba jeden słynny model Canal Plusa, tutaj gdzieś będziecie mieli linka do niego, a więc nie przedłużając, Strong ze swoim najnowszym modelem SRT420. Przejdźmy do materiału. Opakowanie, słuchajcie, ekologiczne, tekturowo, brawo producent. Strong nas przyzwyczaił do tego typu opakowań. Mamy informację właśnie o tym, że jest to Android TV, wspiera 4K rozdzielczość, jest asystent głosowy Google'a, dwa w jednym, Smartbox TV i telewizja naziemna, odbiornik telewizji naziemnej. Oczywiście, jeżeli Android TV, to mamy Google Play, sklep Google Play, zainstalowanego, certyfikowanego Netflixa, YouTube'a, Disneya, Prime Video, no i oczywiście DVB-T2 również wsparcie jest. Jeżeli chodzi o boczne ścianki, to tutaj mamy informację o dystrybucji, to jest akurat na rynek austriacki, natomiast w całej Europie ten sprzęt powinien działać, bo w większości krajów DVB-T jest w tej chwili standardem. Mamy informację o modelu SRT420. Dla tych, którzy nie wiedzą, Strong jest powiązany ze Skywortem, czyli firmą, która bardzo dobrze zna się na produkcji wszelkiego rodzaju przystawek. Jest też producentem na przykład Canal Plus Boxa, więc Skyward to jest uznany producent chiński, markowy, jeżeli chodzi o sprzęty do odbioru czy telewizji, czy też Android Boxy. Mamy informację w kilku językach, co to za sprzęt. Ta informacja jest też w języku oczywiście angielskim i mamy tutaj informację właśnie o tym, że mamy pilota też dwa w jednym, który umożliwia te funkcje streamingowe, internetowe i też obsługę telewizji naziemnej. Jeżeli chodzi o wygląd urządzenia, tutaj mamy ekran poglądowy, oczywiście Androida. Mamy też wszelkie porty wyszczególnione. Mamy antenę telewizyjną do oczywiście odbioru sygnału DVB-T2. Mamy wyjście audio cyfrowe. Mamy port tutaj oznaczony TV, czyli HDMI. Mamy power adapter, czyli zasilacz. Mamy gniazdo ethernetowe do kablowego połączenia internetu, ale Wi-Fi też powinno w środku być. Mamy dwa porty USB, słuchajcie, do podłączania zewnętrznych urządzeń, na przykład napędów, ale mamy też gniazdo microSD, które może rozszerzyć nam pamięć i mamy oczywiście zdalne sterowanie głosowe z poziomu pilota. Tutaj gdzieś będziecie mieli linka do bardzo podobnego modelu, tylko bez tunera DVB-T, testowanego na kanale, bardzo polecam, super sprzęt i ten sprzęt jest jego rozwojową wersją, jeszcze większą. Mamy też informacje o wsparciu dla właśnie Wi-Fi w standardzie 2,4 GHz i 5 GHz. Mamy też informację o Bluetoothie, tutaj niestety tylko 5.0. Zasilanie to maksymalnie 12 W, jeżeli chodzi o pobór, ale mamy informację, że tak naprawdę podczas pracy pobiera tylko 7 W, a zasilacz jest 12 W, więc relatywnie niewiele, bo te najprostsze dongle z tunerami telewizji naziemnej pobierają około 5 W, tutaj mamy tych wad 7, więc niewiele więcej. Temperatura oczywiście pracy, waga, to są takie standardowe informacje. Mamy też informacje o wbudowanym Chromecastie, to jest oczywiste dla Android Boxów. Mamy też Dolby Audio, HDMI, mamy też Wi-Fi i wsparcie dla standardu HEVC Advance. Ono jest oczywiście związane z DVB-T2. Przechodząc do zawartości pudełka, sprawdźmy, co otrzymujemy w środku. Oczywiście instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, sam box, o nim może za chwilę. Co jeszcze otrzymujemy?
Słuchajcie, dostajemy oczywiście tradycyjnie kabel HDMI. Brawo producent, jest to taki ciekawy dodatek. Dla wielu może być przydatny, nie jest to drogi dodatek, a na pewno może się przydać kabel HDMI każdemu do podłączenia kolejnego urządzenia. Co jeszcze otrzymujemy? Słuchajcie, zasilacz. I ten zasilacz jest właśnie 12-watowy. To będzie gdzieś zaraz tutaj widać. Tak, mamy informację o, słuchajcie, 12 watach maksymalnej mocy, 1 amper, 12 V. Tyle może dostarczyć ten zasilacz, ale samo urządzenie pobiera 7 W. W zestawie otrzymujemy jeszcze oczywiście pilota i on jest tutaj trochę nietypowy. No i oczywiście, słuchajcie, baterie, więc fajnie, że producent je dodaje. Brawo, po raz kolejny Strong. Mamy zestaw, który można wyciągnąć z pudełka i od razu podłączyć. Nie musimy obawiać się, że czegoś nam zabraknie. Będziemy musieli ponownie udać się do sklepu. Mamy, słuchajcie, klawisze do najpopularniejszych serwisów, czyli YouTube, Netflix, Amazon Prime i Google Play. Mamy też klawisze głośniej, ciszej, mute, klawisz domowy, powrotu do domu. Tutaj jest chyba telewizja naziemna, klawisz cofania, ulubione, ustawienia, klawisz asystenta głosowego. Tutaj są programowalne przyciski związane z tunerem, tak samo jak te klawisze numeryczne, które pozwolą nam włączać konkretny kanał DVB-T2. Tego brakowało w pilocie do Canal Plus Boxa, bo z pilota numeru nie dało się wybrać. No i oczywiście, słuchajcie, tradycyjnie mamy jeszcze klawisz do wyjścia i włączenia, wyłączenia. Ja może zamontuję, słuchajcie, same baterie i zaraz będę montował również urządzenie, a jeżeli chodzi o samo urządzenie, to tutaj też mamy sprzęt. Nie jest on małych gabarytów, ale nie jest to też nie wiadomo jak duży sprzęt. Mamy klawisz włączenia, to jest bardzo fajna rzecz, możemy włączyć też bez pilota z panelu. Mamy, słuchajcie, odbiornik do telewizji, do sygnału podczerwieni. Nie wiem, czy tutaj będzie ostrość nam łapać, czy też nie. Tak, mamy klawisz, odbiornik podczerwieni, mamy gumowane nóżki. To też jest bardzo fajna rzecz, bo zapewnia stabilne usytuowanie sprzętu. Mamy informacje powtórzone o modelu SRT420, Android TV, Dolby Audio wspiera DVB-T2 i te maksymalnie 12 W poboru mocy z zasilacza, normy europejskie. Produkcja oczywiście chińska. Mamy opisane porty. Porty są 5-woltowe, oczywiście 2 USB, port micro SD. Z tyłu mamy też SPDIFA i HDMI port, tutaj już oznaczony jako HDMI, nie TV, LAN port, port zasilania i gniazdo antenowe. No do pełni szczęścia, słuchajcie, mogłoby jeszcze tylko brakować tutaj w zasadzie, jeżeli chodzi o tunera satelitarnego, to byłby wtedy pełny combo, ale być może producent kiedyś taki model wypuści, będzie wspierał wtedy i telewizję satelitarną, i kablową, naziemną oraz Android TV, czyli streamingi.
Podsumowując materiał, pytanie, czy warto, no odpowiedź jest według mnie jednoznaczna. Jak zwykle Strong trzyma odpowiedni poziom, może nie są to najtańsze sprzęty, ale jakościowo to naprawdę bardzo wysoka półka, tutaj wszystko jest dopracowane. Jeżeli chodzi o jakość pilota, nie mam zastrzeżeń, łączy ze sobą najlepsze cechy Android Boxów i tunerów telewizji naziemnej. Samo urządzenie ma bogate portfolio, jeżeli chodzi o porty, a czysty Android zapewnia dostęp do setek czy tysięcy aplikacji i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że jest to sprzęt idealny i godny następca Canal Plus Boxa dla tych wszystkich, którzy chcieliby mieć mniejsze urządzenie niż Canal Plus Box, a o co najmniej takich samych możliwościach. Tutaj mamy jeszcze czystego Androida, więc według mnie urządzenie jest godne polecenia. Jeżeli materiał się Wam oczywiście spodobał, to proszę o łapki w górę, udostępnianie tego materiału oraz subskrypcję kanału, tak aby nie ominął Was żaden nowy film. Ja zapraszam Was również do oglądania innych filmów na kanale. Tutaj na koniec dostaniecie kilka fajnych propozycji. Hej, hej!